Lubelscy dominikanie poświęcili nowy nagrobek siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z trzeciego zakonu dominikańskiego. Dziś mija 32. rocznica jej śmierci. W klasztorze została także odprawiona msza święta w intencji beatyfikacji siostry Róży. Przeor klasztoru ojców dominikanów, ojciec Krzysztof Modras, podkreśla, że siostra Róża mówiła bardzo dużo o krzyżu. Z powodu choroby spędziła 40 lat na łóżku. Wtedy odkryła też swoje powołanie poprzez ofiarowanie swojego cierpienia i poprzez połączenie tego cierpienia z ofiarą Jezusa Chrystusa jej modlitwa może być skuteczna. I rzeczywiście to się sprawdzało. Ludzie gromadzili się w domu opieki pomocy społecznej, w którym ona przebywała i różni ludzie byli wysłuchiwani. Była bardzo skuteczna na przykład o wyproszenie potomstwa w pojednaniu rodzin, ale też są liczne cuda dotyczące uzdrowienia z chorób, które przez lekarzy były uważane za nieuleczalne. Dominikanie zbierają materiały, które mają pomóc przy beatyfikacji siostry Róży Niewęgłowskiej. Koło jej grobu na cmentarzu przy ulicy Unickiej jest skrzynka, w którą można wrzucać swoje świadectwa. Wniosek o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego zostanie złożony w styczniu. Jeśli zostanie przyjęty przez ojców, zostanie skierowany do Stolicy Apostolskiej.